Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Witamy. W marcu teraz, kiedy będziemy 23 marca w galerii Sheep Wilson mieli drugi wiosenny kiermasz gołębi, będziemy tam mogli spotkać kolegę Tomasza Borkowskiego, plus je panie, które tutaj w laboratorium już mieliśmy możliwość kiedyś obserwować przy pracy. Tam będzie można się z kolegą Tomaszem i z tymi paniami porozmawiać i dowiedzieć dużo o badaniach gołębi, o badaniach DNA i tych innych sprawach. Natomiast dzisiaj tutaj, kiedy jesteśmy właśnie, zobaczmy, tam jest to laboratorium. Tomasz, akurat trafiliśmy na moment, gdzie pierwszy raz spuszczać je po zimie gołębie, tak? No może nie pierwszy raz, miał jakieś obloty, powiedzmy raz w miesiącu, jak była możliwość, no ale teraz pierwszy raz tak regularnie będą wypuszczane, bo no ja są już gołębie po dwa jajeczka, więc będzie dzisiaj pierwszy taki oblot, ale luźny, otworzyłem klapy, to będzie chciał sobie wyjść. No tak, przygotowujesz się do lotów w oddziale, czy nie? Czyli tak raczej luźno podchodzisz do tego? Raczej luźno, ale tak jak mówię, no zobaczymy jak to będzie. Może uda nam się tutaj jakąś panią przekonać, żeby się zajęła gołębiami. Bo to jest problem właśnie z czasem. Tak, że z czasem, no i zobaczymy jak to wszystko, że tak powiem, wyjdzie. Tu przy okazji, jak jesteśmy już z Tomaszem, mamy możliwość porozmawiać, to powiedzmy tak, bo w sezonie spotykaliśmy Tomasza często na różnego rodzaju spotkaniach z hodowcami. Mieliśmy, przypomnijmy od razu, w Krosinie na przykład, kiedy opowiadał nam o badaniach DNA. I to jest taki akurat okres wtedy, kiedy byliśmy z nim, gdzie tych badań było najwięcej. Tam akurat jeszcze na sali nie wykonywał badań DNA, tylko wykonywał te badania, o których nam opowiadał, czyli tę tak zwaną wymazówkę, plus to wszystko, co tam dało się zrobić na tej sali. Natomiast to był okres, gdzie tych badań wykonujecie najwięcej. Teraz tych badań troszeczkę chyba mniej wychodzi, tak? No w marcu zawsze jest mniej, po prostu ci, co mieli gołębie przygotować, to przygotowali je początkiem lutego, końcem stycznia. No teraz ludzie gołębie parują, prawdopodobnie zazwyczaj tak było, że co roku te badania wracały końcem marca, początkiem kwietnia. Czyli akurat wtedy, kiedy 23 marca będziemy w galerii Sheep Wilson, może już hodowcy się niektórzy zdecydują na badania. Tam proszę dzwonić do kolegi Tomasza i jeżeli ktoś by chciał, to tam na pewno będzie można na sali, że jak już po co gdzieś tam przyjeżdżać specjalnie, można tam po prostu będzie przyjść i zobaczyć. No widzę, nie chcą tak wychodzić za bardzo z tego. No nie chcą, bo one się pierwszy raz otwierać. Pootwiera Tomasz klapy. Ile ty masz tych gołębi tutaj? Do lotu w tym momencie jest 25 par plus 6 różnych samców. W rozpłodzie po selekcji zostało tylko 9 par rozpłodowych. Czyli widzimy, hodowla nie jest duża, gołębniki tutaj są takie dość duże i nie mają za dużo pewnie miejsca tam wykorzystane, co? Ile no nie, masz? No mam tutaj troszeczkę samczyków starszych, czyli 3-letnich, teraz 4-letnich. Tutaj są głównie samce 2-letnie, roczne. A tu akurat są same luźne samce. No zobaczymy, tak jak mówię, musiałem ograniczyć hodowlę, bo usunęliśmy ponad... Swoje te przewodane też miałeś? Tak, no ja robiłem badania wszystkim gołębiom, badaliśmy wszystkie po kolei w tamtym tygodniu. Teraz naniosły drugie jajka, tam ewentualnie u niektórych gołębi trzeba będzie coś poprawić z rzeziskiem, ale to już dziewczyny będą od poniedziałku działały w tej materii, dlatego że ja w piątek po prostu wylatuję do Stanów na badania i wracam za 18 marca. Czyli będziemy jeszcze mogli tutaj przed naszym tym kiermaszem, tutaj z Tomaszem, to właśnie te sprawy, o których rozmawialiśmy, uzgodnić, porozmawiać. I tutaj badania DNA te też robiłeś swoim, czy tak, nie? Tak, wszystkim. Wszystkie mają badania DNA? Wszystkim robiłem wszystkim te badania genetyczne, te predyspozycje do lotu. No zobaczymy, jak to się teraz pokaże. Zostawiłem trochę gołębi, większość gołębi ma geny, z tym, że są też gołębie, które... Właśnie chciałem o te geny zapytać, bo to nie tylko chodzi o pochodzenie, ale mamy też te geny, o których mówiłeś w trakcie tej prolekcji, kiedy tak, byliśmy predysponowane, w Krosinie. Predysponowane. Te DA, te BBA, te wszystkie dokładnie. Te rzeczy. To też więcej może o tym powiemy zarówno w marcu, jak i w listopadzie przy tych dwóch dużych wydarzeniach w Sheep Wilson. Właśnie zapomniałem, bo przypomnijmy, w galerii Sheep Wilson, tej galerii, którą tak jesteśmy związani już od kilku lat, 23 listopada tego roku będzie zorganizowana kolejna aukcja gołębi na rzecz podopiecznych Fundacji Pana Jakuba Błaszczykowskiego Ludzki Gest i tam już teraz trwają prace. Tomasz też między innymi ze Stanów Zjednoczonych przywiezie jajka, tak? Czy nie, jajka będą przyłożone dopiero prawdopodobnie w lipcu. Teraz jedziemy załatwiać gołębie, które będą wysłane przez kwarantannę, będą to gołębie dorosłe. No mamy tam spotkania umówione z paroma czołami i hodowcami zarówno polskimi, jak i zagranicznymi. Najprawdopodobniej uda nam się gołębia uzyskać na tą aukcję od Mike'a Genusa. To jest ten hodowca, który bardzo dużo obstawał wspólne gołębniki, no jest bardzo znaną osobą zarówno w Ameryce, jak i na świecie. Mamy z nim spotkanie, także jak się uda, to będziemy mieli od niego po prostu gołębka. No ja wierzę też, że Tomasz tam, bo obiecał i księdzu i tutaj nam, że kupi kamerę jakąś tam na miejscu, bo po co wieść z Polski jakiś i tam tak chociaż postawi na statywie, nagra, porozmawia i poznamy tego hodowcę, czy tych hodowców, u których Tomasz będzie, bo też jest ciekawy każdy hodowców, jak wygląda specyfika sportu gołębiarskiego w danym kraju. Tam też nie ma czegoś takiego jak u nas, taki jakby oficjalny jeden wielki związek, ale tam są chyba bardziej takie federacje klubowe. Tak, takie federacje klubowe, gra się głównie na pieniądze, to czego podejrzewam dużo hodowcom brakuje na tym naszym sporcie. Z tym, że no, będziemy uczestniczyć w dwóch aukcjach, będą to aukcje, zarówno tak zwana aukcja jajek, jak i obrączek.
ale to tutaj może nie będę mówił dokładnych szczegółów. Jak będziemy na aukcjach, po prostu postaramy się to z żoną nagrać i opowiedzieć, albo sami po prostu zainteresowani hodowcy, uczestnicy. Ja wierzę, że te filmy do nas jakoś dotrą. Tak, albo Krzysiu, no, że nagramy i oddamy do twojej obróbce. O. Znaczy może nie tylko obróbce, tylko starczy, że mi wyślecie, a ja tak na żywca je po prostu puszczę. I to jest najlepsza rzecz, wtedy taki spontan, wtedy nikt nie może zarzucić, że coś tam się specjalnie ustawia, czy coś, że tak powiem, robi. No widzimy, te gołębie tutaj też wyszły. Tak, wychodzą, będą się gonić, bawić, które tam i latają. Kiedy je zamkniesz? Niech teraz polatają za 2 godziny za wami do jedzenia i tyle. No i wtedy tutaj kto cię poza tobą zajmuje tymi gołębiami? Znaczy, no teraz od poniedziałku przychodzi nasz kolega, to Józek Heri, który będzie, że tak powiem, wdrażał Kalinę. Kalina zdecydowała się, że będzie zajmowała się u nas gołębiami. Pani znamy ją? To jest czyli... tak, pani w laboratorium, która pracuje, a dodatkowo ma po prostu wolne przebiegi, chciała sobie, że tak powiem, dorobić, no i postanowiliśmy dać jej taki angaż. Dziwnie, ale dorobić przy ptakach, tak? Tak, dorobić przy ptakach. Dobrze. I tutaj ma też swoje papugi, ma też swoje kury ozdobne. No to właśnie. Także no to... tutaj nie jest taka, nie jest całkiem laikiem. Dokładnie. No nic, dziękujemy bardzo. Popatrzmy tutaj, piękny widok, bo tutaj dzisiaj akurat też jeszcze trafiliśmy, że akurat wczoraj, kiedy tutaj jechaliśmy, to był bardzo taki deszcz padał, nawet chyba grafów zaspił przez chwilę. Ale teraz mamy już, jak się nazywa, pogodę bardzo ładną. Oby takich pogód jak teraz już w miesiącu i marcu, kwietniu było jak najwięcej, bo to po prostu czyni ten nasz sport właśnie przyjemnością przy patrzeniu, jak sobie te gołębie właśnie chodzą po dachu czy tutaj po tych wolierach. Dziękujemy bardzo, dziękuję, do zobaczenia i zapraszamy jeszcze raz 23 marca najpierw na kiermasz gołębi i później 23 listopada na aukcję, ale o tym będziemy i w szczegółach tej licytacji, która tam będzie i spotkaniu w listopadzie później też jeszcze, bo musimy to po prostu wszystko podogrywać. Do zobaczenia. Dobry lot.